W tej części kursu skupimy się na ustawieniach samej firmy, czyli ustawieniach naszej firmy, którą obsługujemy za pomocą systemu Dynamics. Przede wszystkim wejdźmy do strony Dane firmy. W tym miejscu ustawiamy wszelkie informacje dotyczące naszego podmiotu. Oczywiście mamy nazwy, adresy, nazwy naszych kontaktowe oraz wszelkie numery związane z obrotem, czyli NIP, REGON, GLN, informacje także o urzędzie celnym i informacje o kapitale zakładowym, które mogą się pojawić w wydrukach systemowych. Oczywiście wszelkie te tutaj informacje, które ustawimy, pojawiają właśnie nam się czy to na fakturach, czy na monitach, czy na tych dokumentach, które są drukowane z systemu. Do loga za chwilę wrócimy. W komunikacji mamy nasz e-mail, stronę główną, telefony, faksy, te wszystkie rzeczy, które do danych kontaktowych drukują się na dokumentach. Jeśli chodzi o płatności, możemy ustawić możliwość użycia pustej informacji o płatności, ale jeśli nie, no to mamy domyślne konto bankowe, które pojawia się na dokumentach. Jeśli nie jest wybrane inne na poszczególnych dokumentach sprzedaży, na przykład, to możemy tutaj ustawić domyślne, które zawsze się pojawi, jeśli użytkownik tego nie wybrał. Jeśli chodzi o wydanie, czyli odbiorca, my jesteśmy odbiorcą dostaw. W tym przypadku możemy na dokumentach zakupowych, potwierdzeń zamówień, wysłać dane dotyczące naszej dostawy. Informacje o wskaźniku systemowym, czyli o tym tutaj wskaźniku w prawym górnym rogu każdego okna. Możemy go ustawić, gdzie będzie pokazywał nazwę firmy. Możemy także zmienić jego kolor. Jeśli zmienimy tutaj na przykład na akcent 2, po zamknięciu, uruchomieniu systemu ponownie, tutaj ta nazwa nam się zmieni. To przy kolejnym uruchomieniu pokażę. Jeśli chodzi o samo logo, to jest logo, które automatycznie pojawi nam się w podstawowych dokumentach. Klikając prawym przyciskiem, możemy pobrać tutaj dowolny obraz. Możemy także zapisać istniejący i wyświetlić podgląd tego, które aktualnie używamy. Ze strony danych firmy mamy dostęp do podstawowych ustawień słownikowych w naszej firmie. Przede wszystkim kraje i regiony, czyli jeśli w systemie używamy krajów, używamy intrastatu, to tutaj musimy te wszystkie rzeczy ustawić, czyli przede wszystkim kraje, regiony, format adresu poszczególnych krajów, kod numeracji ISO. Jeśli jest to kraj UE, to tutaj wybieramy jego oznaczenie ponownie, wtedy system będzie traktował ten kraj jako kraj unijny i podobnie jeśli chodzi o intrastat, tutaj także możemy wybrać odpowiednio. Formaty NIP pozwalają nam na określenie, w jaki sposób dla danego kraju musi zostać ten NIP podany. Pokażmy sobie na przykładzie Polski. Tutaj zadaliśmy dwa formaty NIP, czyli system w innym formacie, jeśli użytkownik będzie próbował podać ten NIP, nie przyjmie tej zmiany. Tutaj hash oznacza jeden znak.